Vlogmas, dzień drugi. Dzień drugi, tak? Słuchajcie, ja przed chwilą wstałam, ale oczywiście moja ciekawość nie zna granic, więc pora otworzyć dwójeczkę. Dzisiaj mamy masło kakao bez ziai, krem do cery normalny i suchy. Ja już ten krem miałam i zawsze jak się nim smarowałam, to Daniel mówił, że pachnie jak czekolada. Tylko powiem Wam, że nie ma karteczki, także smuteczek. Wczoraj byliśmy w Biedronce i zobaczcie, jakie fajne zabawki były dla piesków i ubranka już takie świąteczne. Kochani, ja już jestem w domu. Powiem Wam, że przywiózł mnie mój tato, bo jeszcze muszę posprzątać. Chce mi się obejrzeć jakiś fajny film. Myślałam, że dzisiaj już udekoruję mieszkanie, ale powiem Wam, że Daniel ma klucze do piwnicy, a tam trzymamy wszystkie swoje ozdoby świąteczne, także chyba zostawię to na jutro. I co? Trzeba sprzątać. Tutaj mamy dwójeczkę, także otwieramy. Jakiś kwiatuszek. There's a chill in the air, so crisp and so fresh that Frosty himself would be proud. There's a cheer everywhere, for time's drawing close when loved ones and friends gather round. It's a feeling of joy in every girl, every boy, knowing Santa soon will be here. It's the time, what a time, the most magical time of year. See the lights, how they glow on trees as it snows, as shoppers fill up every street. Faces full of surprise and such twinkling eyes on every child that you meet. It's the time we all know, no matter how young or old, we're magically filled up with cheer. It's the time, what a time, the most magical time of year. Ogarnęłam już w mieszkaniu. Powiem Wam, że zdążyłam zrobić takie, nie wiem jak to nazwać, takie pizzerinki z serem, z szynką, z papryką, z ketchupem na cieście francuskim. Trochę posiedziałam, poglądałam filmy i stwierdziłam, że się do Was pora w końcu odezwać. Zaraz zobaczymy, czy wyszły mi dobre. Ja musiałam się przebrać, bo oczywiście musiałam się wymazać. Mam nadzieję, że tym się nie wymarzę. Pycha. Jest przed 14, a tak naprawdę już się ściemnia, może dlatego, że pada tu deszcz? Śnieg. Pada śnieg i nie wiem, w domu już jest tak ciemno, brzydko i depresyjnie. Czekam teraz na Daniela i za chwilę chyba pojedziemy do znajomych właśnie ustalić, czy oni idą z nami na Sylwestra, bo jeśli tak, to jeszcze będziemy musieli dzisiaj pojechać i za nich zapłacić. Lilci, idziemy? Idziemy na dwór? Musimy zrobić szybko akcję. Już za chwilę wyjeżdża po mnie Daniel, ale ja jeszcze muszę z Lilką wyjść na spacer. Także biegnę szybko i wyprowadzę ją, wracam do domu, zbieram się i wychodzę. Hej, witam się z Wami po bardzo długiej przerwie tak naprawdę. Ale powiem Wam, że byłam z koleżanką jeszcze na kawie, pozałatwialiśmy tam sprawy z Danielem i właśnie wróciłam do domu. Zaraz Wam pokażę, co super kupiłam. Byłam w Biedronce i kupiłam dwa kubeczki. Daniel to już po prostu jest taki zły, że kolejne kubeczki. Mówi, że nam się niedługo nie będą mieściły. Dwa takie świąteczne, jeden jest taki kolorowy, a drugi jest taki. Czyż nie są piękne? Też uważacie, że kubeczków nigdy za wiele? Ja tak myślę. Powiem Wam, że ja idę się teraz bawić z Lilką. Pójdziemy z nią na spacerek. Tak patrzę, co ona robi właśnie. I chyba się z Wami żegnam. Powiem Wam, że widzimy się już jutro. Pa, pa!